Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przygotujemy sobie polędwiczkę w cieście francuskim. Przepis nie będzie trudny i wykonanie też nie będzie trudne, ale uwierzcie mi, że efekt będzie po prostu mega. Także jeśli jesteście ciekawi, to gotujemy. Na początku musimy sobie przygotować naszą polędwiczkę, trochę ją doprawimy. Świeżo mielony pieprz, sól i tymianek i to ląduje do lodówki i na razie tyle z tym mięsem. Teraz jeszcze sól. I dokładnie to samo robimy z drugiej strony. Ok, powiedzmy, że mięso już mamy zamarynowane, teraz musimy je wstawić do lodówki. Niech sobie tam czeka na swoją kolej, a my przygotujemy resztę do farszu. Sprawa z farszem nie jest skomplikowana, dosłownie parę składników, które musimy podsmażyć i zaczniemy od białej cebuli. Musimy ją pokroić w kostkę, więc zaczynamy od razu krojenie. Bo nie ma na to czekać. No, to będzie ostra cebula. Macie jakieś patenty na krojenie cebuli, żeby nie płakać? Ale takie, które działają, bo ja już przetestowałem mnóstwo. Najlepiej się sprawdzają okulary do pływania. Trochę się śmiesznie wygląda, ale to działa. Myślę, że połówka takiej cebuli zdecydowanie wystarczy, więc teraz tą cebulę pokrojoną dajemy na patelnię, będziemy powoli smażyć i zajmujemy się resztą. A my teraz przechodzimy do kolejnej części. Będziemy potrzebować pieczarek, które musimy sobie skroić w kostkę, więc bez zbędnego gadania po prostu kroimy. Teraz szkoda, że te ujęcia, które są na filmikach, tych takich szybkich z gotowania, że ktoś stryka palcem i jest zrobione, to tak w rzeczywistości nie działa. No ja czekaj, ale zrobimy tak zaraz, patrz. No, stryknij. Ok, pieczarki mamy gotowe, ale obok nich od razu sobie pokroimy suszone pomidory. Mam je tutaj w misce. One polecą na patelnię właśnie razem z pieczarkami do naszej cebuli, która tam już praktycznie jest gotowa. To są suszone pomidory w zalewie, w oleju. I ten olej oczywiście też wykorzystamy, damy go do cebuli. Ok, to teraz pomidory również lecą w kostkę. Pytanie, czy pieczarki mogłyby być starte na tarce? Oczywiście, żeby mogły być, ale moim zdaniem lepszą teksturę będzie miało to danie, jeśli te pieczarki będą jednak w kostkę. Teraz przede mną trudne zadanie, bo te pieczarki i te pomidory muszę przerzucić na patelnię, czyli muszę pokonać pewną odległość. Lecimy z tym na patelnię. Teraz pieczarki musimy odparować i doprawić, więc od razu dosypujemy suszony czosnek, majeranek i ostrą paprykę. Damy też pieprz mielony, świeżo mielony, no i sól. Pieczarki i inne składniki tam już się elegancko smażą. Teraz musimy bardzo dobrze obsmażyć naszą polędwiczkę, czyli na bardzo rozgrzanej patelni z jakąś tam odrobiną tłuszczu, oleju. Więc lecimy teraz z polędwiczką na rozgrzaną patelnię.
Mamy już obsmażoną polędwiczkę, już teraz wygląda całkiem nieźle, ale to nie jest nasze gotowe danie. Ona jest tylko obsmażona, a po co to robiliśmy? Po to, że jak teraz włożymy ją do piekarnika w naszym cieście francuskim, to ona nie puści wody, tylko zatrzyma ją w sobie. Gdybyśmy tego nie zrobili, puściłaby wodę do ciasta francuskiego i mogłaby być po prostu klapa. Dlatego warto dobrze obsmażyć na mocno rozgrzanej patelni. Zobaczcie teraz, co dalej. A teraz właściwie musimy poczekać, żeby to wszystko przystygło i będziemy zawijać już w nasze ciasto francuskie. Wszystko już mamy przygotowane, więc wystarczy teraz zawinąć nasze składniki w ciasto francuskie, włożyć do piekarnika i czekać na ten mega efekt. Zaczynając od farszu, musimy wyłożyć je na ciasto francuskie i w miarę równomiernie rozłożyć. Pamiętajcie, żeby zostawić wolne miejsce u góry i po bokach, będzie nam się łatwiej sklejało później ciasto. I teraz na nasz farsz leci wcześniej obsmażona polędwiczka wieprzowa. Tak to wygląda i teraz musimy to jakoś ładnie zawinąć. Ja proponuję zawinąć boki w tą stronę i już tutaj u góry i na dole możemy trochę docisnąć i teraz zwijamy to w tą stronę. Akurat nam się udała troszkę większa polędwiczka, ale to nic, my sobie z tym poradzimy. To jeszcze nie jest gotowe, żeby włożyć do piekarnika, ale będzie jak posmarujemy to jajkiem, które wcześniej rozbełtamy. Możemy do jajka dodać trochę soli. Dzięki temu będzie bardziej płynne i lepiej się będzie rozsmarowywało. Musimy rozkłócić trochę jajko i posmarować nasze ciasto francuskie. Możemy dodać trochę dekoracji już teraz, delikatnie nacinając nasze ciasto. Oczywiście nie musimy tego robić. Albo możecie powymyślać jakieś swoje wzory. Myślę, że to doda jeszcze większego uroku. No i ostatni element dekoracji, no i też trochę smaku, posypiemy to kminkiem. Jeśli nie lubicie kminku, możecie posypać czymś innym. Możecie nie sypać niczym, to już wasza kwestia, co z tym zrobicie. W każdym razie musimy to wrzucić teraz do piekarnika. 190 stopni, myślę około 20 minut tam będzie musiało to spędzić i już będzie gotowe. Także do piekarnika i czekamy. Czuję, że nasze danie już jest gotowe, więc idziemy do piekarnika, wyciągamy, kroimy. Ja pokazuję, wy oglądacie i później powtarzacie. Także tak to się prezentuje. Ja teraz postaram się bez żadnych ubytków przenieść to na tą deskę, żeby przekroić i żebyście jeszcze lepiej zobaczyli, co tam w środku słychać. Okej, nie wiem, czy to kciuki, czy po prostu było to proste, ale poszło. No to co, próbujemy to teraz przekroić, chociaż jest to dość świeże, fajnie by było, jakby to jednak trochę poleżało, żeby te temperatury się odpowiednio rozeszły, wtedy ten efekt byłby jeszcze lepszy, ale to tutaj tak pachnie, Kamil mnie pogania, że już żebym to kroił, bo on też jest głodny, więc spróbujemy. Sprawdziliśmy temperaturę w środku, jaką ma, żeby mieć pewność, że polędwiczka się już zrobiła. No i jak widzicie, mamy tą pewność, ma powyżej 60 stopni, więc możemy spokojnie tą polędwiczkę zjeść.
Spróbujcie przygotować sobie taką polędwiczkę w domu, bo naprawdę warto. A ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie moich wcześniejszych odcinków, tego odcinka. Subskrybujcie kanał, klikajcie w te dzwoneczki, komentujcie. To fajnie, zawsze tam gdzieś podkręca. I życzę Wam smacznego i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!